kochani. Zaczyna się kolejny ciężki dzień na studiach. Miałam dzisiaj wstać rano i pójść na, nie wiem, do biblioteki, gdziekolwiek coś porobić, byle nie spać do 8.30. Jest 8.50, ja dopiero się umyłam i muszę sobie jeszcze zrobić jedzonko. I potem idę na angielski i znowu do biblioteki na cały dzień. So, very exciting. Dzisiaj chyba pierwszy raz mój outfit na uczelni składa się z leginsów. Well, I'm trying my best. Pierwszy raz dzisiaj do mycia sobie włączyłam podcast i słuchałam tego podcastu Emma Chamberlain z Friendships. Jestem już w bibliotece i zaczynamy biochemię. Przepytywać z biochemii, mimo że jeszcze nie umiem. I trochę mi głupio, że nie umiem. I wczoraj próbowałam zrobić ile mogłam, ale niestety nadal nie umiem. No więc będziemy się przepytywać i wieczorem jesteś jeszcze ze znajomymi. Więc jeszcze dużo pracy nas czeka w ten weekend. Wczoraj poszłam spać, nie wiem, po pierwszej na pewno. Jest teraz 8, my jesteśmy umówione na 9.40, więc jego pojadę i spróbuję coś jeszcze tam przeczytać. Więc let's go. And we have to do some food, because I will be hungry in a second. Obie jeszcze nie umiemy. Trochę sadziłam niby co jest w tych pytaniach z zeszłych lat, ale jakby moja wiedza jest nadal zbyt mała, żeby je robić, więc muszę najpierw się czegoś jeszcze pouczyć. Kasper zaraz wróci z pracy, więc będę musieć zrobić jakieś jedzenie i teraz muszę pozmywać, ogarnąć, siadać do nauki dalej, zrobię sobie może kawusię i potem na 20 jesteśmy umówieni ze znajomymi, bo idziemy chyba na piwo
piwo, pizzę, coś w tym stylu. I'm only human, jakby czasami nie można tego się uczyć, więc pójdziemy, ale też jestem zmęczona. Po prostu każdy czasami tak ma, że macie jakby ciężko i jednocześnie jakby idziecie się spotkać z ludźmi jednak, więc jakby myślicie o tym, że jest wam trochę ciężko i że no jakby jest dużo pracy do czegoś, no ale z tym jakby idziecie się z kimś spotkać, no to jest takie, że z jednej strony jest super, bo jakby chcecie kogoś zobaczyć, a z drugiej strony no jednak ci siedzi w głowie, że na przykład w poniedziałek mam kolokwium i jakby nie umiem, co nie? I'm dead. I don't wanna study anymore. Nie chce mi się tego robić. W sensie z anatomii na przykład na pierwszym roku. Miałam tak, że tego było dużo, ale ja to lubiłam i jakby uczyłam się tego. A teraz jest tak, że nie lubię tego, czego się uczę. W sensie jakby nie sprawia mi to przyjemności. Nie jest to takie namacalne. W sensie tak jak macie, nie wiem, anatomię. No to jak już widzicie to, czego się uczycie, a tutaj się uczycie i uczycie i uczycie. Ten, kto wam powiedział kiedyś, że drugi rok jest łatwiejszy niż pierwszy, to nie wiem, skąd on się urwał. To nie jest prawda. Nie nabierajcie się na to. Nie jest, no może nawet nie jest kwestia łatwiejszy, ale jest kwestia tego, że jest dla mnie przynajmniej mniej ciekawe. Bo jedynym ciekawym, w sensie takim, że jakby jest ciekawie, bo się łączy coś i w ogóle przedmiotem, to jest właśnie fizjologia. Tyle tylko, że nie mam się czasu uczyć fizjologii, ponieważ ktoś wymyślił program, w którym spędzam ostatni miesiąc czytając robaki i cytofizjologię, czyli przedmioty o wiele mniej ważne. Jest 10, czyli trochę za długo pospałam. Ale zbieramy się i jadę do biblioteki, będę tam do 17, a później jadę do domu rodzinnego, bo jest dzień babci, dzień dziadka w ten weekend. Jest pan śnieg. Powstała pewna luka związana z tym, że mieliśmy Armagedon. Przynajmniej ja się tak czułam, że mieliśmy Armagedon, ponieważ moja grupa akurat miała dwa zaliczenia w poniedziałek i we wtorek. I właśnie w poniedziałek mieliśmy biochemię ustną, z której było tak pi razy około 200 stron. Kolokwium polegało na tym, że wylosowało się pytanie i potem musieliśmy odpowiadać na ten temat i na żaden inny. W każdym razie bardzo trudne, więc wszyscy się uczyliśmy praktycznie w weekend samej biochemii. Po czym we wtorek mieliśmy egzamin z parazytologii praktycznej, czyli takie rozpoznawanie po prostu na preparacie albo mikroskopowym, albo tak jak w słoiku, jak wygląda jakby dany robak i w jakim jest stadium. Ostatecznie były to dwa dni, w których bardzo mało spałam i tak jak ja zawsze jakby powtarzam, lepiej się wyspać niż nauczyć, tak w tym przypadku akurat trochę nie było wyjścia, bo ja po prostu nawet nie znałam nazw robaków, z których miałam jakby odpowiadać następnego dnia, więc zerwałam nockę praktycznie całą i były to dwa dni krótkiego spania, bo z niedzieli na poniedziałek przed biochemią spałam 4 godziny, potem wróciłam do mieszkania na godzinę, przespałam się, zaczęłam robić robaki i okazało się, że ich jest bardzo dużo, więc poszłam spać o 5:30 i wstałam o 6:30, bo na 7:30 mieliśmy zaliczenie, stąd bardzo dwa ciężkie dni i we wtorek, jak wróciłam z zajęć, które trwały jeszcze do 16, to poszłam spać i przespałam 15 godzin, ale przynajmniej była dobra regeneracja i było lepiej.
A więc wspólnie dotarliśmy do weekendu i teraz chciałam wam jeszcze powiedzieć tak w skrócie, co mnie jeszcze czeka. No bo wiem, że jakby część ludzi jest zainteresowana tym, jak wygląda w sumie sesja na lekarskim. No to mogę trochę powiedzieć, jak ile jeszcze przede mną tak jakby. A więc mam w poniedziałek, dzisiaj jest piątek, mam w poniedziałek z parazytologii kolejny egzamin, tylko że teoretyczny i taki bardzo rozbudowany, bo jest wielokrotnego wyboru i ujemne punkty tak jakby, bo to jest inny system liczenia. A potem w czwartek mam jeszcze cytofizjologię, która, jak widzieliście w tym filmie gdzieś tam w jakimś fragmencie, że wygląda strasznie po prostu, bo tam są same białka i macie nawet nie nazwy białek, tylko po prostu skróty i literka, cyferka i białko to jest w takim razie. Więc mam jeszcze dużo pracy przed sobą. Teraz już czytam jakby robaki. Jest ich sporo, bo chyba mamy ich około 100. Plus chciałam przerobić jakby pytania z dawnych lat, mimo że podobno jakby one się w ogóle nie powtarzają, ale fajnie jakby wiedzieć, w jaki sposób oni pytają, co nie. Więc z tego jeszcze mamy 200 stron bazy pytań z zeszłych lat. Dalej mamy cytofizjologię, z której na razie czytam tylko skrypt, bo nie mam czasu na dużą książkę. I skryptu samego jest 164 strony chyba, a ja przeczytałam 90. Więc mogło być gorzej, ale zdecydowanie mogło być lepiej, bo czytam to pierwszy raz, a zapamiętanie tego jest turbo ciężkie. I z tego przedmiotu też mamy jakąś tam bazę pytań z dawnych lat, powiedzmy, i też muszę ją przerobić, więc to jest plus minus 200 stron. Stąd turbo ciężki weekend się zapowiada. Mam nadzieję, że zdam i będę miała ferię. Będzie odsypiane, będę oglądać serial przez cały najbliższy tydzień, jak zdam. Albo wyjadę gdzieś, nie wiem, ze znajomymi, właśnie rozważamy, żeby zrobić tak, że po prostu jak się dowiemy, że zdaliśmy, to kupujemy jakiś bilet i lecimy, więc zobaczymy. No i tak, dziękuję ci bardzo, że oglądasz, bardzo mi miło cię tu gościć. Witam wszystkich nowych. Zapraszam na Instagrama i życzę ci cudownego dnia.